Rozmawiamy o sytuacji, kiedy partner nie pociąga nas seksualnie. Ale chyba tak, jakaś różnica odskocznia musi być. Tak mi się wydaje. To znaczy, mogę zaobserwować z otoczenia swoich znajomych, że zdarzają się takie sytuacje, no ale jakieś średnie nie mogę wyciągnąć. Na męża nadaje się oczywiście facet, który ma, no, jest poukładany, grzeczny i tak dalej, prawda? A na kochankę facet taki, no macho, można powiedzieć, taki. Tak mi się wydaje. No. Jest nawet naukowo udowodnione, że kobiety wybierają inaczej na kochanków, a inaczej na mężów. Inaczej na kochanków to raczej wybierają mężczyzn takich może lekkoduchów, którzy no, mają taki frywolny tryb życia. No bo no, wiadomo, kochanek nie jest na całe życie, tylko na tak zwane 5 minut. A mąż no, to już taki stateczny, taki elegancki. Może być pod krawatem, taki, tak jak przed chwilą powiedziałem, dobrze ułożony. To jest mężczyzna, który nadaje się na męża, taki stateczny. Bo wiadomo, że jak się sugerujemy tym, kogo, z kim chcemy się ustatkować, mieć dzieci i tak dalej, no to wiadomo, że chcemy, żeby ten mężczyzna był odpowiedzialny, miał dobrą pracę, płatną. No to jest ważne, żeby był głową rodziny, a wiadomo, że jeśli chodzi na przykład o kochankę albo jakiś tam przylotny romans na wakacjach, no to chcemy jakiegoś tam macho odważnego i tak dalej. Kiedyś to było dosyć częste, to znaczy mówię o takich związkach tak zwanych z rozsądku. I nasze babcie nam przekazywały taką mądrość, że na męża lepiej wybierać mężczyznę, który to nie jest ten poryw serca. On nas, to nie jest jakaś dzika żądza, tylko on ma mieć pracę, on ma być porządny, nie zaglądać do kieliszka. Te wartości się zmieniały, tak? Czyli rozumiem, że gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu, kiedy to było pokolenie właśnie naszych babć, to rodzina trochę miała inne funkcje i zależność kobiety od mężczyzny też była większa. Dlatego ten partner tym bardziej musiał być taki stabilny, dający poczucie bezpieczeństwa, także ekonomicznego. Oczywiście to nie jest tak, że my z rozsądku w ogóle powinnyśmy rezygnować, wybierając partnera życiowego. Czyli to nadal jest istotne, czy jakby z nim da się, nie wiem, dzielić obowiązki, czy jest osobą odpowiedzialną. Natomiast w większym stopniu możemy też serce i emocje, pożądanie dopuszczać do głosu. Natomiast da się zauważyć, że jednak kobiety dalej wybierają trochę inny typ na męża, ojca swoich dzieci. Nawet taki przykład z forum. Facet atrakcyjny jako jednorazowy partner seksualny, na przykład przystojny i wysportowany lekkoduch i kobieciarz nie jest dobry do związku. Z kolei typowy partner do związku, na przykład zapracowany, zaradny inżynier ze smykałką do biznesu, skoncentrowany na pracy, spokojny i odpowiedzialny, nie jest atrakcyjnym, ognistym i porywającym samcem w kategorii partnera na jedną noc. Czyli my dalej żyjemy w takim dualizmie, bo z jednej strony podniecają nas te takie chamy, że ich tak nazwę, dranie, którzy świetnie wyglądają, ale przez to mają powodzenie u kobiet i nie są jacyś skoszy, żeby na spacerek w niedzielę. Natomiast boimy się takich mężczyzn, pewnie słusznie, i do związku wybieramy tych takich porządnych, trochę nudziarzy. Ja myślę, że to jest bardzo takie krzywdzące uproszczenie, czyli to jest właśnie ten dualizm, czarne albo białe, a pewnie może być zarówno to, jak i tamto. Czyli jeżeli byśmy odwróciły sytuację i posłuchały rozmowy mężczyzn, którzy mówiliby o tym, że te atrakcyjne dziewczyny, otwarte, to są fajne, jeżeli chodzi o romans, ale na żonę to oni szukają zupełnie innych, pewnie byśmy uznały, że to jest jakieś, nie wiem, szowinistyczne, nieprzyjemne, niefajne. I to myślenie kobiet, takie przedstawione w takich czarno-białych kategoriach, myślę, że jest nieprawdziwe. To znaczy partner, z którym chcemy spędzić dłuższy czas, powinien być zarówno partnerem w różnych życiowych sytuacjach, jak i atrakcyjnym facetem, z którym chcemy chodzić do łóżka.
A może jest tak jednak, że nie wiem, z czasem to się, to jest możliwe, że z czasem to się pojawia? Myślę, że można dać temu szansę, to znaczy sprawdzić. Jeżeli partner nie jest jakoś dla nas wyjątkowo atrakcyjny, ale też nie jest odpychający, możemy popróbować. Być może bliskość emocjonalna będzie sprawiała, że będziemy patrzeć na niego coraz łaskawiej, tak? Będzie nam się coraz bardziej podobał. Natomiast jeżeli kobieta mówiłaby o tym, że jego dotyk jest przykry, tak? Pocałunki zupełnie nie sprawiają przyjemności, a na myśl o seksie z nim robi jej się niedobrze, to tutaj no, trudno wróżyć, że ten związek przetrwa.